Cześć! Pokażę Wam dzisiaj dwa przepiękne zdobienia, które są charakterystyczne dla hybryd, dlatego że właśnie na nich można je wykonać łatwo i szybko, bez żadnych nadzwyczajnych umiejętności. Zaczniemy od ombre. Ono jest odrobinę trudniejsze. Syrenka to prawdziwa bułka z masłem. Ważna rzecz jest taka, że ombre tego rodzaju, czyli pionowe, robi się naprawdę bardzo łatwo, ale sprawdza się ono właśnie na hybrydach, ze względu na to, że jest to lakier, który nie zasycha, póki nie utrwalimy go lampą. Dzięki za wsparcie na Instagramie w sprawie wyboru koloru. To było naprawdę ciężkie, a więc nie zdecydowałam się na jeden, tylko zrobiłam wszystkie pięć. Pięć palców, pięć ombre. Fajna sprawa jest taka, że nie potrzebujecie do stworzenia tego ombre żadnych dodatkowych narzędzi. Po prostu to, co jest normalnie w standardowym zestawie do jednobarwnych pazurków. Moje pięć kolorów jest z Neonail, ponieważ ja jestem bardzo zadowolona ze swojego właśnie startowego zestawu i rozszerzam go po prostu o nowe kolorki. No to zaczynamy! Łapki gotowe, po manikirze, skórki elegancko odepchnięte, wycięte, a płytka paznokcia leciutko z góry zaszlifowana blokiem. Łapię za cleaner i wacik bezpyłowy i przecieram nim dokładnie każdą płytkę paznokcia. Odtłuści to ją i usunie drobny pył i wszelkie jakieś takie zanieczyszczenia, które nie chcemy, żeby wpłynęły negatywnie na trwałość naszego malowania. Kolejny etap to położenie bazy. Cienka warstwa na każdym paznokciu. No i oczywiście nie zalewamy skórek. A na koniec utrwalamy całość pod lampą. U mnie akurat to jest 60 sekund. No to zaczynamy zabawę z kolorami. Jeśli mamy kolor jaśniejszy i ciemniejszy, zawsze zaczynamy od jaśniejszego. Nakładamy go oczywiście na pół paznokcia. Ważne jest to, żeby warstwa nie była ani za cienka, ani za gruba. No a drugą połowę smarujemy naszym drugim kolorem. By the way, przy podobnych odcieniach pamiętajcie, że nie gra różnicy kolejność. Tylko przy jaśniejszym, ciemniejszym, zawsze jaśniejszy najpierw. Teraz musimy połączyć nasze barwy. Albo posługujemy się w tym celu oddzielnym syntetycznym pędzelkiem, albo pędzelkiem jednego z naszych lakierów. Jeśli mamy ciemniejszy, jaśniejszy, to ciemniejszy. On nie może być taki o po prostu. Musimy go najpierw wytrzeć tak, żeby nie miał nadmiaru lakieru. Robię to po prostu o czysty, suchy, bezpyłowy wacik. Przykładam pędzelek od góry do łączenia naszych kolorów i ruchem cofającym góra-dół przejeżdżam 3-4 razy mniej więcej. Chodzi o połączenie tych kolorów. Teraz, kiedy widzimy, że one nam się całkiem tutaj zmieszały, musimy sprawić, żeby to przejście między jedną a drugą barwą było jednorodne i gładziutkie. I robimy to przy pomocy ruchów od góry do dołu. Pociągamy od samych skórek po samą końcówkę paznokcia. Nigdy nie zaczynamy od połowy. Zawsze to muszą być ruchy pełne. Jeśli coś nam nie wyjdzie lub mamy dużo smug, tak ja miałam przy pierwszych dwóch próbach, jeśli chodzi o ombrę, potem już to mi naprawdę fajnie wychodziło. Pamiętajcie, że przy lakierach hybrydowych po prostu łapiemy cleaner, zmywamy i tak jakby cofamy się o ten jeden etap, który nałożyłyśmy. Nie jest tak jak w przypadku zwykłych lakierów, że musimy zaczynać wszystko od nowa. Jeśli przypadkiem zdarzy Wam się, że leciutko zalejecie skórki, pamiętajcie, żeby nie utrwalać paznokci w ten sposób, tylko zawsze delikatnie, na przykład drewnianym patyczkiem, usunąć właśnie ten nadmiar. No i pamiętajcie, że przy pierwszej warstwie mogą pojawić się lekkie prześwity. Na luzie, bo druga nam to elegancko przykryje. Ach, no i pamiętajcie, żeby nie wkładać takiego uwalonego, wymieszanego w kolorach pędzelka do lakieru. Po prostu wyczyśćcie go. Jak nasze paluszki są już gotowe, to wkładamy je do lampy u mnie na 60 sekund. Po tym czasie druga warstwa. Dokładnie powtarzamy te same czynności. Nic się kompletnie nie zmienia. Rozprowadzamy dwa kolory. Wycieramy pędzelek i robimy ruchy cofające, tak żeby połączyć dwie barwy. Kiedy są wymieszane, pięknie rozprowadzamy całość, żeby była gładziutka, zaczynając od skórek i kończąc na samym końcu paznokcia. I robimy to też kilkunastoma ruchami. Pamiętamy, że możemy tutaj spokojnie pracować, bo hybrydy nam nie zaschną. No i oczywiście nie odkładamy brudnego pędzelka do lakieru, tylko też go oczyszczamy wacikiem bezpyłowym. To samo powtarzamy na każdym pazurku. Wkładamy rękę pod lampę na 60 sekund, pozostaje tylko top coat na koniec. Doda on pięknego blasku, utrwali przede wszystkim, no i sprawi, że to przejście kolorów optycznie będzie jeszcze bardziej gładkie, bo będzie ta tafla pięknego błysku. Utrwalamy top coat i na sam koniec zmywamy cleanerem lepką warstwę i jesteśmy gotowe. Jakiś krem, oliwka, kto co woli. No i możemy się cieszyć przepięknymi pazurkami, które zrobiłyśmy przede wszystkim same. To jest podwójna satysfakcja. Nie dość, że one są piękne i możemy je podziwiać kilka tygodni, bo są trwałe, no to jeszcze to, że zrobiłyśmy je samodzielnie. Nie ma nic lepszego. Duma, po prostu duma.
Teraz zabieramy się za syrenkę i to naprawdę totalnie prościutkie zdobienie. Potrzebujecie tylko jedną rzecz, która kosztuje kilka złotych. Jest to pyłek o nazwie efekt syrenki. Po prostu to i wasz standardowy zestaw do hybryd. Efekt syrenki to bardzo drobny, holograficzny pyłek, który dostępny jest na stoiskach i sklepach, takich, które specjalizują się w paznokciach i ich zdobieniu. Niestety nie jest dostępny w przeciętnych sieciówkowych drogeriach. Aplikacja tego pyłku jest bardzo prosta. Posypujemy nim paznokcie na przedostatnią warstwę hybrydy, czyli tą tuż przed topcoatem, przed utrwaleniem całkowitym. Czyli wtedy, kiedy nasz kolor jest już satysfakcjonujący. Ja to robię zawsze nad kartką, bo dzięki temu łatwo sypuję nadmiar brokaciku do pojemniczka i nic mi się za dużo nie marnuje. Ale pamiętajmy, żeby zawsze posypać bardzo dużą ilością pyłku te nasze pazurki i delikatnie, ale dokładnie wcieramy go paluszkiem. Oczywiście nie muszę wspominać, że nasz palec musi być czysty i suchy, bo inaczej sam złapię pyłek i będą jakieś, nie wiem, plamy, prześwity, no nie będzie ładnie. Jeśli macie problem z prześwitami, to bardzo możliwe, że zwykłe rękawiczki rozwiążą ten problem. Koniecznie spróbujcie. Jak widzicie, ogólnie rzecz biorąc, czynność ta jest bardzo łatwa i szybka. Tylko oczywiście, jeśli dobrze nie ograniczycie swojej brokatowości, to pół domu będzie w tym. Ważna sprawa jest taka, że pyłek ten działa tylko na paznokciach hybrydowych i żelowych, ponieważ one mają lepką warstwę, do której może się on przykleić. Na zwykłym lakierze będzie to wyglądać jak najnormalniejszy brokat. Nic nadzwyczajnego. Nie będzie tego efektu wow, tej metalicznej, cudownej tafli. Kiedy wszystkie paznokcie nam się świecą tak jak powinny, delikatnie, ale dokładnie je omiatamy z pyłku. Ja jako freak pędzelkowy oczywiście używam do tego pędzelka, ale spoko, on się tutaj nam nie zniszczy, można go potem umyć i wszystko jest w porządku. To omiatanie jest bardzo ważne, dlatego że jeśli nie zrobimy tego dokładnie, to nasz top coat będzie zanieczyszczony i będzie nam zostawiał drobny brokacik wtedy nawet, kiedy nie chcemy. No a propos top coatu, oczywiście po oczyszczeniu utrwalamy całość. Najpierw dajemy top coat, a potem z nim do lampy. No i standardowo tylko przecieramy cleanerem, oliwka, krem i efekt gotowy. Co powiecie na pazurki moje i Kasi? Które zdobienie bardziej przypadło Wam do gustu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i też wiecie, jak bardzo lubię eksperymenty. Koniecznie napiszcie mi o innych zdobieniach właśnie charakterystycznych dla hybryd. Chcę próbować i chcę Wam pokazywać co i jak, co jest łatwe, co jest trudne i jak osiągnąć dany efekt najprostszym możliwym sposobem oczywiście, bo w tym się przede wszystkim specjalizuję. No i pięknie proszę o klikanie kciuka w górę dla mojej wspaniałej, kochanej i przede wszystkim cierpliwej, naprawdę super cierpliwej modelki. Jeszcze tylko na koniec przypomnę, że koniecznie Wasze eksperymenty paznokciowe i nie tylko tagujcie i oznaczajcie właśnie tak Red Lipstick Monster. No a po więcej klimatów paznokciowych zapraszam Was do klikania w ekran. Tutaj odeślę to Was do playlisty z paznokciami, hybrydami i tam będzie też o moim takim pierwszym razie właśnie. Linki oczywiście też będą w opisie pod filmem dla tych wszystkich, którzy oglądają z urządzeń mobilnych. Ja na przykład z YouTube'a dużo więcej oglądam właśnie na telefonie. Dobra, buziaki, do zobaczenia, hej!